I był to kolejny zwykły dzień, kiedy razem z Abim postanowiliśmy zmierzyć się z kolejnym przerażającym monstrum. Tym razem Małgont Monstrum, dosłownie. Małgont to potężny wojowniczy przywódca bandy zbirów. Jego ogromne ciało wzbudza przerażenie. Jeden cios wielką bronią posyła przeciwników w powietrze. Zagramy sobie nową moją klasą, czyli Gildia Chciwości. Czyli tutaj widzicie, barbarzyńcy, wampiry i inne wrzutki. I zaczynam jeden robotnik barbarzyńców, jeden goblinów, przyjęte kręgi, jedna trująca wieża, dodatkowe zasoby za zabicia. Więc generalnie tak to wygląda moja klasa, gramy na ekstremum. A ja gram smokiem. A AB gra Damianem. Dobra. Damianem, dokładnie. Mapa lustrzana? Ej, co to jest? Co to jest mapa lustrzana? O, można na lustrzaną. O, ciekawe. Miałem to odgórnie zaznaczone, ale nie wiem, czy to ma znaczenie. No nie wiem, zaznacz to, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dawaj. Był gigantyczny jakiś update, bo wcześniej tutaj się zaznaczało kooperację, a teraz trzeba odgórnie założyć serwer z kooperacją, co jest... To chyba nie ma zbyt dużego znaczenia. Czy granie jest za głośno, dobra, czaty, bo ja miałem formata i oczywiście wszystko się chyba pozmieniało. Dobra, jak to chcemy, tutaj widzę, że ciebie będą atakować. O, to ja się pozbędę murów. No tam się jest goblini. Całkowicie pozbędę murów. A, no tak, mury, zapomniałbym. No, musisz pamiętać o takich podstawach. Całkowicie murów się pozbywasz? Czemu całkowicie? Tak, no bo tylko ciebie atakują póki co. No tak, ale to wiesz. No to później to już będę miał surowców więcej. Dobra, no i zaczynamy gigantyczny podbój czaty. Zaczynamy gierkę. Jest? To się cieszę. Trochę za głośno gierka. Mam, że trochę za głośno, to prawda? Nie wiem, Bladeuszu. Czy to prawda, czy nieprawda. Widzę, że muszę zmienić miejsce trochę tego. O, tutaj. Powiedz coś, Abe, jeszcze raz. No, mówię coś, halo, halo. Nie, no chyba dobrze jest, za głośno. Powiem, że za głośno. 2000 siły tam mają, kurczę, trzeba się będzie bronić. Nie wiem, czy ja w ogóle zdążę w ogóle w smoki zainwestować do tego czasu, jak to jest tylko 9 kręgów. Bo ta moja postać jest spoko, ale jak już ma te może smoki... Może trochę Abe'ego po prostu podgłosimy. Tak, to jest tragedia jakaś. Dobra, złoto niech zbierają. Teraz git jest czaty. Znaczy widzowie moi drodzy. Najdrożsi. Czy nadal jest za głośno muzyka? Niech tutaj awansowują ziomeczkowie. Git jest? Dobra, ściszyliśmy troszeczkę. Niestety znowu mieliśmy mała... formatowałem komputer, więc znowu wszystko na nowo muszę ustawiać. A co w ogóle format robiłeś? Co bo się stało? Zmieniałem płytę główną. A. No. A to musisz i tak robić? Ta formatę trzeba zrobić, jak się płytę główną zmienia. Jak kartę graficzną nie zmieniasz, to nie musisz. No płyta główna zmieniałem i automatycznie, wie, zmieniałem na procesor nowy. Ja teraz generalnie wszystko zmieniłem, więc mam kartę graficzną, płytę główną nową, nowy RAM, mi się wydaje, że nowy nie musisz usuwać wszystkich plików. Nie no, tylko z tego głównego, gdzie jest Windows zainstalowany. Może musisz nowy system zainstalować, ale dyski możesz sobie zostawić, nie formatować. W sensie, inne dyski możesz zostawić, ale ten, na którym masz Windowsa, musisz sformatować, bo ci będzie źle działać. No, okej. No. Dobra. Mam jeszcze 2,5 minuty. Nie, wiesz, no nie było o czym gadać generalnie, no niestety, no. Sformatować trzeba było. Czasem trzeba. No, nie było nawet o czym gadać, no, totalna... Było McFury. O nie, wiesz, że koniki polne to jedno z najsilniejszych owadów, tak słyszałem? Tak, totalnie. Mają tyle siły, że niszczą dziki. No, koniki polne są mega silne, będziesz musiał mi pomóc chyba, bo ja nie dam rady, to jest siła... No, smoga furii, zaraz ci jakiegoś smoka tam zrobię. Siła 2000. Nie przejmuj się, Bladeuszu, mamy czas. Zaraz tam jakiegoś smoka wrzucę i będzie po robocie. No, ja to słyszałem. Wiedźmę bitewną. Ja to słyszałem tylko legendę o konikach polnych, ale podobno jak zaatakują... Oj, jak zaatakują, to będzie dramat, tak nie słyszałem. Nie mają sobie równych. No, tak właśnie słyszałem. Kiedy to 60 tak sekund? Jest, o nie, tych stworzyłem jak debil. Kiedy 60 sekund? Nie wiem, czaty. No, u mnie, wiesz, u mnie się przyjęła seria z 60 sekund, a u ciebie jak, AB? Widziałem. Nie, już dawno nie wrzucałem. A, to ja wrzucałem, kiedy jeszcze ten kanał AB, jak to praktycznie nie miał wyświetleń. A powiem ci, że dużo ostatnio serii, które zacząłem wrzucać na drugi kanał, się zaczęły przyjmować. No, właśnie tak, gdyby nie ten Among, to nawet by było lepiej niż na głównym. No. W niektórych momentach. Tak, no ten Among to zrobi roboty, to trzeba przyznać. No. Trzeba będzie ogarnąć jakieś VR-ki.
No trzeba będzie już tam jakiegoś golfa kozackiego, te sprawy. No. Co nie, dobra, potworzymy sobie czaty trochę tych wampirów, bo wampiry są super, wszyscy to wiedzą. Dobra, to dam sobie kilka tych. Dobra, myślę, że na spokojnie sobie damy radę. Wampirza, wampirza moc, mówią na nas, pogrom wampirzy, królowie, mamy wampiry, idziemy coś zjeść. Myślałem, że nowe Windowsy nie wymagają już formatu, to jednak trzeba. Wiesz co, no nie wiem, ja słyszałem coś takiego, że niby nie do końca trzeba, ale raczej się powinno, bo no właśnie, to trochę rypie system. Wrażenie, że nie trzeba ogólnie robić tych formatów. No nie wiem, ja słyszałem, że trzeba, no a w każdym razie wolałem zrobić dla spokoju. I powiem ci, AB, że teraz, kiedy sformatowałem wszystko i mam nowy sprzęt, w sensie mam, wiesz, karta graficzna, procesor, RAM, wszystko nowe, to ja pierdyka, jaka niszczycielską maszynę mam teraz, no. Odpalę wczoraj, gdy Dying Light'a grałem, powiem ci, że tak śmigał Dying Light'cik. No to zajebiście. No, bogowie. O, atakują koniki polne, najpotężniejsze stworzenia. Koniki polne, pomocy! Pomocy! Nie dam rady, Amy! Nie utrzymam tego! Ale buja! A bogowie! No, oni są zbyt silni! Pomóż mi! Pomóż mi! Nie dam rady! Nie dam rady! A bogowie, ale dobra, jak coś ja to przejmuję, kurde! Tylko tak mówię. Dobra, sobie przejmę obu. Uff. Ja brud lewo. Dobra, masz jakąś... A, to we mi pomóż te katapulty zniszczymy i będzie gitara. Ten, no, masz... odejdź. A dobra, to ciebie nie ma, dobra, gitara. Masz może gdzieś lecznicze gówno jakieś? Ja mogę postawić tutaj. Weź tu postaw, bo... Postawiłem. Przyznam się, że u mnie to taka, tak średnio. Średnio no. Na jeża. No. Jest na średnio, rozumiem. No, w sensie nie, żeby coś, wampiry nie wiesz, nie ten, nie ekspią, ale nadal, ból. Na górze barwy, o nie, to koniki polne w AB, mamy przesrane. Na koniec świata, ewidentnie. Koniki polne! Tylko nie to, wszystko by się udało, gdyby nie te koniki polne, które chcą zjeść. I Robek, czy odcinki Sons of Forest będą na zmianę z dobrodziejem? Dobra, zaatakują u ciebie. Gdzie? O kurde, chodź szybko. Szybko, dobra, ja tu nie masz jakieś na ścianę? Postaw ścianę. Kurwa. Dobra, nie ja wiem, postawię. Czy zdążę. A, ja postawiłem. Uff, ostatniej dobra, chwili. Dobra, no. Zaatakowali koniki polne. Dobra, nie było tematu. Dobra, teraz u mnie zaatakują. Zaraz. Trzeba się przygotować. Na atak. Kurde, ja chciałem. A koniki polne, ale się tam bombały. A ja chciałem wyjaśnić te koniki polne, co nie? Nie tym razem. A to taki zawód. Dobra, da mi się mięso naprzód. Koniki polne człowiek chciał wyjaśnić, a to koniki polne wyjaśniły cię. Koniki polne, tak. koniki polne. Zadał już raper. Yo, yo. No. Dobra, cyk, ściana. AB też kiedyś był konikiem polnym, ale wszystko zmieniło się od kiedy stał się wolny. Co? AB nie gra wam z VR? Nie, no powiedział, że AB nie lubi Multiego i tej ekipy. Tak powiedział, co? No. I że wyzywał no nie, właśnie... to teraz mnie tak kurczę... I właśnie... Poniżać. No. No, nieźle. Tak, właśnie dobra. Tak AB powiedział, że jest lepszy od Multiego i jakby go wyzwał, że chce go wyzwać na rap bitwę, co nie? No, tak powiedział właśnie AB. No. To podstawa, podstaw. No, ja mówię mu... Ej, mi nie mów takich brzydkich słów, ale mnie totalnie mnie nie słuchał. No niestety, no nie, taki już jest AB, no nic nie dało się mu przemówić do rozsądku nawet, co nie? Dobra, bijmy się tutaj. Czy zachował się strasznie? No kurwa, jeszcze jak? 10 tysięcy tam mają na górze. Chłopca wszystko przekręca, no. Dobra, kto to przejmie? O, to jest pytanie. Nie wiem, czy wiesz, ale przejmuje to ten, kto ma więcej siły. O kurde, zaatakowali mnie z góry. No widzisz, chwila nieuwagi, AB, i tak się klasie to kończy. O nie, zaciąłem smoka, ale stary. Dobra, już ci pomagam. Uważaj na koniki polne, bo zaraz też będą wjeżdżać na chatę. Koniki tak? Polne. A, oczywiście. Koniki polne. Dobra. Pełne koniki. Dobra, trzeba tu mi pomóc, bo jeszcze niebezpiecznie robi. No, już ustawiam tutaj ziomeczków.
zakonniki polne. Takie właśnie są. Nie można im ufać. Nie można ufać konikom polnym, bo nigdy nie wiesz, kiedy będą miały. No nie, no klepią mnie normalnie tu. Co cię klepią? Kurde, no. Chilling, chilling, chilling. Gdzie tam cię klepią? To są łaskotki. Gdzie moi robotnicy mnie tutaj klepią? O, ich zaatakowali. No dobra. No trudno, dobra. Sabotaż. To ja rozwalę tych sobie w lewym dolnym rogu. Pan mnie denerwują. Dobra. Dobra, ja im tu wyjaśnię, gdzie turaki zimują, kurwa, wbijać tam. Ale za minutę zaatakują ci najpotężniejsi. Dobra, AB, wychilluj buty. Wszystko jest pod kontrolą. Buty są na najwyższym chillu. No. Czas na wychillować trochę bombę, AB. Dobra, ja ustawiam tutaj mur. Bo ja ustawiam jakieś wieżyczki, co? Spinasz się jak wojownik wąchocki. Jak struna u gitary. Tak. Jak wąsacz jakiś się ten spinasz niepotrzebnie, a wszystko przecież jest totalnie pod kontrolą. Pomóż ci, czy sobie poradzisz? No nie no, to są ci naj ten, więc lepiej chodź tutaj do mnie. To jest finalny boss? Tam jest? O kurde, tutaj jest po prawej finalny boss, teraz przeszedł sobie. A, widzisz, no i oni też zaatakują. No. To chcemy z nimi walczyć? Najpierw rozwalmy tych, a potem tych obok. Przecież oni zaatakują sekundę po tych, więc ja nie wiem, czy to się uda. Damy radę. No, to będzie największy. O, wielki wuj dzikich? Nie wiedziałem, że takie osoby mogę tworzyć. Kurwa, wielki wuj dzikich, no. Ten to dopiero ma. Oj, ten to dopiero ma pałę. Ma pałę, no i nie wiedziałem, że takiej postaci mam. Co nie? A tutaj można by było w sumie tą ochronną zrobić, ale teraz to już chyba za późno. Ale zrobię. Zrób, baby. Tak jak cię uczyłem. Dobra, chodź teraz obok. Żeby nas już nie ostrzeliwały te wieżyczki. Tutaj też zrobię sobie te ochronne, dodam maga furii, żeby troszkę więcej obrażeń klepać trochę szybciej. Dodaj furię 6-9, szybko. A mogą cię też sprawić zaatakować, i raczej cię tam zaatakują. No szybko. Właśnie. No cóż, nie no dobra, nie ma co tego bronić, bo już to przejęli. A nie idziemy na nich po prostu? Można teraz sobie porobić tutaj ochronę i po prostu się tam wrąbać. To poróbmy. Poróbmy jakieś wieżyczki. Ja tam walnij u nas jakieś wieżyczki. Okej. Jest tą uzdrawiającą by się przydało tutaj walnąć. Dobra, uzdrawiająca raz. No to co? Let's go Power Rangers! Weź tam ich strzelaj. Klepiemy? Dobra. Tak, nie ma czasu to zakończyć. Dobra, klepa. Na potwory! Pokoje go podporom. Na podpory. Atak! Zawąchoć! Szybko! Twórz dzikusów! Kurze, nie utrzymamy! Są za silni! No zaraz pokonamy tego bossa i będzie po górze. Ten bossu jest zbyt silny, nie dam rady już! Nawet nie widzę jego HP. A dobra, widzę. Atakować! O, dodam jeszcze smoka jednego. Za honor! Szybko! Więcej! Nie wiem, czy damy radę, broni się, skurczybyk! Ale łatwo poszło. No to teraz 16 kręgów. A ja sobie tym razem wezmę... No i łatwo! Zwierzchnika ciemności. A czemu nie? Dawaj, Bladowuszu. Ekstremum. 9 teraz tych kręgów. Poczekaj chwilę. Teraz to jest następny. Ten, Sugodar. A, okej. Okay. Sprytny. AB, ale teraz już jadka nie jest taka łatwa. Zobacz, kruk miażdżyciel. Ale wezmę towarzystwo. Co? To w końcu z tym krugiem nie zobaczymy? To kruga pokonamy. Bo jest też 9 kręgów, one są silniejsze. No. Dobra, to dawaj. To jest, patrz, goblini półbóg, no. Trochę boisz się? Trochę tak, ale tylko trochę. Tak na 23%. No. Nie więcej, nie mniej. Nie możecie wysyłać linków w czaty, jeśli chcecie mi pokazać jakieś TikToki, ale obstawiam, że nie, nie widziałem. Nie oglądam jakoś TikToków tak wszystkich. Tutaj mało TikToków oglądam raczej. Tutaj chyba mam wampiry na tej postaci, tam mam wampiry, to ci rycerze czarni, okej. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie oglądałem. Ale po co ja zrobiłem? Co się stało, AB? O co chodzi?
Upgrade'owałem mur zamiast go zniszczyć. Słyszałem o tym legendy. Przyspieszę was trochę. Może zacznijmy, a może nie. Dobra. Dodajmy jeszcze kilku zombiaczków. Dodajmy sobie tutaj uczonego i gitarę. Baby, jak ty tą tworzysz tą armię, to ja no... Kurde, jak zombiaczki dają radę. Jak ty tą armię tworzysz... No. O bogowie. Ja jak zrobię armię. No, ty jak zrobisz armię, to nie ma wąchocka w lesie. No. Nawet sosnowca w Katowicach. No pewnie będzie coś po Cilsach, pewnie zagramy czaty, spokojnie. Pewnie coś będzie. Jakiś Sky Hill no 60 sekund leśnik, albo Subnautica. No coś z tych trzech, tak myślę. Mam wszystko, czego potrzebuję na start. Fajnie, na tej postaci właśnie start jest bardzo prosty, bo można zrobić dużo zombiaków, jest gitara siema. No, ty to potrafisz startować, AB. No, ja w twoim wieku to nie potrafiłem tak wystartować w Cilsach. No. A, zaimponowałeś mi, AB, trochę tym startem. No, ja jednak staż robi różnicę. No. AB, to potrafi tutaj wystartować w Cilsach, co nie? Ile masz tu godzin? 300? Co najmniej 800. No, generalnie... Generalnie, AB, mam już około 300 godzin w tej grze. Ja cię kręcę. Tysiące. Jesteś taki, AB, uzdolniony. Dobra, no musimy czaty trochę narąbać tego drewna. Niestety nasze... No coś tam zbierają drewno, ale nasze gobliny tak niezachętnie te drewno chcą zbierać. A no co ty mówisz? Chcą zbierać drewno, żebyśmy mogli sobie bank w końcu postawić, co nie? Dopiero bank tworzysz, no cóż, bo, za wolno. No bo moje gobliny nie chcą za bardzo z drewna zbierać. Co się chcą zbierać inne rzeczy. Tak, no dawaj, gobliny, dawaj, dlatego no, ich nie robiłem. Bo ich nie mam. Mamy to. Dobra, mamy to. I teraz już możemy zacząć myśleć nad, bo mamy bank, więc teraz już możemy myśleć nad formalnościami typu oczywiście zysku z banku większy. O, to też byłoby fajne, ale no z jednej strony tak, to byłoby fajne. Jak tam mnie będą atakować? No technicznie mamy jeszcze trochę czasu, więc jeszcze się wstrzymuję z tworzeniem jednostek. Co najwyżej czarodzieja sobie zróbmy. Tutaj trochę. Postawię ci jednego wampira. Postaw mi wampira, bardzo. Bo się cykam leciutko. Masz tutaj wampirka. Dobra, no to bym sobie polepszył, no, ale z jednej strony bym sobie to polepszył, z drugiej strony... Kurde, nie wiem kiedy tyle drewna nazbieram, żeby to móc polepszyć. Dobra, porobię też trochę rycerzy. Tu 30% więcej. A co tu się dzieje? Co się dzieje? Ja nie będę na czacie powolny. No, przepraszam, nie chcąc coś klikłam na czacie. Dobra, chilling, tam ustaw, żeby było normalnie. Dobra, jeszcze chwilę. Tak, tak. No. Dobra, smoczek i super. Ustaw, żeby tam wiesz, żeby generalnie. No nie wiem, bo nie wiem, nie jak 10 minut ustawiłeś tryb powolny, to jest źle. Tam niech se piszą ludzie. Dobra, jeszcze jeden rycerz, trochę i wampirów. Nie dla subskrybujących. Dobrze, jaki tam atak? Dobra, Radeuszu, rób armię, a nie. No spokojnie, baby, wychilluj bomby trochę. Jaka armia, baby, no oglądałeś no, się za trochę. Dużo przygód. Kogo? Kogo jakich przygód? No, za dużo głupot się naoglądałeś, baby, znowu oglądałeś przygody Jasia Fasoli i teraz ci się wyobraziłeś, za dużo sobie wyobraziłeś. No. Nie sądzę. Byś oglądał jakiś program przyrodniczy na Animal Planet, a nie? No oglądałem o Bladeuszu. Naprawione? No to dobrze. Film przyrodniczy. No jakiś tryb przyrodniczy byś obejrzał swoim filmik? Naturalnym środowisku. Na przykład o życiu żółwi. Oglądałeś jakiś film o życiu żółwi? No właśnie. To jest zbyt drastyczne. To prawda. Bardzo krwawa opowieść o życiu i śmierci. I przeżyciu. Tak, tryb żółwi, znaczy życie żółwi. Czaty, no to jest bardzo, bardzo, bardzo krwawa historia, nie ma na jak o czym gadać. I zaatakowali, o Boże, jak oni są rozjuszeni. Jednostki atakować te małe gnoje. Atak, do boju! Dobra. Okej, podekpione. Superancko.
A moje. Ty śmierdzielu. Dobra, to ja przejmuję to na dole chociaż. No dobra. I tylko pytanie, gdzie zaatakują. Trzeba ich zbejtować. I się rozjuszyłem. Dobra, trochę tutaj jakąś healującą wieżyczkę postawię. Wstawiłbym też obronę kręgów, tylko że nie mam hajsu. Masz hajs? Nie, nie mam hajsu. Celałbyś? Totalnie. Totalnie mam hajsu, niestety. Takie rzeczy to nie u mnie. No. No dobra, atakujmy ich po prostu. Myślisz, a nie czekamy, jak będą osłabieni? Nie. Bo jeszcze zaatakują mnie tam obok na starcie, to nie ma sensu. Dobra, dawać ich w takim razie. Aha, atakują mnie tam obok. No nieźle. O kurwa, tu oni są silni nawet. Dobra, to ja się wycofam. To idź tam ich od drugiej manki za, zateguj. Idę od drugiej manki. Dobra, teraz mnie tam na dole zaatakują. Ale dobij ich sobie już. Walczcie, żołnierze! Tam ich klepać, to budynek poklepę. Jeden budynek zniszczę, a potem ten drugi oddam tobie. Tego tu mi przejmiesz zaraz. No ale ten drugi budynek sobie zniszczysz. Dobra, gitara, ja już się tutaj ustawię. Dobra, niszczcie moi żołnierze! Niszczcie w imię prawości! Myk, myk, myk! Teraz tak. Ledwo daliśmy radę. Postawię. Tyle okay. Powiem ci, no. To była nieczysta walka. Tyle ci powiem, maybe. Nieczysta. Zauważyłem. No. Było naprawdę krwiście. Ale dałem radę, ale. Ale ledwo. Chłopca mi kradnie drzewa od razu, no. Ledwo, ledwo. Od razu co postawię, żebym miał ukraść. Kto tam cię kradnie? Nigdy bym tego nie zrobił, Abi, tak, musisz mi zaufać. Okradać. Musisz mi zaufać. Nigdy bym tego nie zrobił. No. Okradanie to się kłóci z moją naturalną naturą. Abi. Taka prawda. Dobrze, dobrze. Za 40 sekund zaatakują. Na dole. Nie wiem, czy widzisz, Bladeuszu. O kurde. I mają wulkany. No. To chyba szans nie mam. Mogą wody zrobić. Dobra. No to co? Magowie wody na szybko. Jakieś tutaj lecznicze, jakieś kręgów ochrona. Weź tam sobie mur jakiś może zbuduj u siebie, Bladeuszu, bo tak na YOLO widzę. Lecisz. Ale nie mam magów wody za bardzo. No to porób sobie. Lul? Nie, nie to magów, może się to nie zrób. Udać. Prosta sprawa. Są za silni, AB. Nie mam szans. Tak mnie zaatakowali. A, ciebie zaatakowali. No to happy end przynajmniej. No dobra. Klepa. Dobra, no nie, pomogę no ci. I będę już się brąbuje, pomogę tylko żeby ci, no. Nie, nie, oh, ja chcę tak przyszedłem, żeby ci pomóc. Tak, tak jestem. Żeby mnie okraść. Wow, ale złodziej. Nie, ale wiesz, co ci powiem? Cyk, magazyn i też sobie zombiaki tutaj potworzę. O, i tyle ci powiem. I bank se postawię. O, taki będę. Taki o, będziesz. O, mój bank. To będzie stał mój bank. Proste. A właśnie, to jak jest, to idzie do twojego ten bank? Dokładnie. Ale ja też mogę stworzyć bank w sumie. A nie, nie mogę. Nie, no tylko to ja tworzę na twoim polu. A, no nieźle. No. A wiesz co, ci powiem, to ja stworzę na twoim kolejnym. Ej, nie, no tak to już przesadziłeś trochę z tym ilością banków na polach, bo to masz więcej w tym momencie. A, no to już jest boss na prawo. Trzeba to skończyć zaraz. Ale to nie wiem, czy damy radę w ogóle. My nie damy radę, Bladeus. No, wydają się mega silni. Teraz postawię mur. I tyle. Postarają się, jak nas zobaczą. I smak furii przy okazji. Dobra. A, zaatakują za minutę, więc lepiej się przygotuj. Dobra, tych dziadów trochę stworzyłem. Jeszcze tych kamiennych, trochę wampirów. Dobra. Taktycznych. Tutaj trochę zombiaków.
Wow, zabrakło mi jednego drewna. Dobra, już mam. Trzeba ulepszyć mur. No niestety. Towar deficytowy, jak się okazuje. Dobra, trochę czarodziejów, goblin, susa, niech będzie. O, tych łuczników, dobra. O, ale oni są mega silni, nie wiem, czy ich damy radę pokonać sobie. Damy radę, Bladeuszu, proszę cię. Tylko trzeba jakieś wieżyczki jeszcze porobić. Trzeba wieżyczki jakieś mrozu albo ognia. Najlepiej mrozu, żeby ich spowolnić. Trzeba te wiedźmy bitewne przede wszystkim wyeliminować. No, trochę się cykam, szczerze mówiąc, przed tą walką, maybe. Nie ma co się cykać, Bladeuszu. Ta walka chyba przejdzie do legendy. No, to będzie najbardziej krwawa dobra, walka ever. Jakaś. Jeszcze wampir jeden. I zaczęło bogowie, się, walczcie! O bogowie, walka! Dobra. Walczcie, moi żołnierze! Radę. Chociaż byście mieli zdechnąć, walczcie! Nara, no, łatwiutko. Kurde, są zbyt silni, AB, przegrywamy! Nic nie przegrywamy, to ty mówisz. Chyba ty przegrywasz, Bladeuszu, chciałeś powiedzieć. Ja wygrywam i to spokojnie. Jak tam nie za głośno gry czaty? Bo cały czas się na tym zastanawiam, widzowie. O bogowie, nie dajemy rady, są zbyt silni. No i jeszcze ostatnie życie chyba mu zostało. I łatwo. Ledwo. Udało nam się, pokonaliśmy. Krug de Kraser. No i udało się. Jedynie... Pokonaliśmy. Krug. I tym został akcentem pokonaliśmy dwóch bossów i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo!